Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na odcinek o ulubieńcach miesiąca listopada. Właśnie przed chwilą wróciłam z zajęć i postanowiłam, że tutaj usiądę i pogadam troszkę do Was właśnie o tym, co mi się w ubiegłym miesiącu sprawdziło. I w ogóle weszła u mnie taka mała ustawa, że będę starała się w miarę możliwości dodawać tych ulubieńców co miesiąc, żebyście byli po prostu ze mną na bieżąco. Dwie rzeczy z pielęgnacji, także od nich chciałabym zacząć, ponieważ tego nie ma dużo. Pierwsza rzecz, stosunkowo niedawno przeze mnie odkryta, jest to żel pod prysznic. I powiem Wam, że dawno nie miałam tak dobrego żelu pod prysznic. Ma również taką fajną cechę, że jego niewielka ilość wystarczy na całe ciało, bo on się fajnie pieni i pozostaje ten zapach na skórze. W ogóle cała łazienka pachnie później owocowo. Ja tutaj mam zapach białej brzoskwini i nektarynki. Jestem naprawdę zachwycona, tym bardziej, że całkowicie przez przypadek zakupiłam ten żel. Wyjeżdżałam w góry, jak wiecie, ostatnio i potrzebowałam jakiegoś małego produktu i nie mogłam znaleźć takich niepełnowymiarowych. Więc skusiłam się na ten, bo on był w promocji, a już wiele razy nawet słyszałam pochlebne opinie w temacie tej marki. Nawet nie wiem, słuchajcie, co to jest, ale myślę, że kojarzycie te żele. Nie będę czytać, jak one się tutaj nazywają, bo to jest chyba po francusku, więc ja tutaj złamię język konkretnie. Tak czy siak, jestem niesamowicie właśnie zadowolona i myślę, że będę na pewno sprawdzać inne zapachy, bo zapachy są bardzo takie nasycone. Kolejna rzecz to będzie mgiełka i ostatnia rzecz z pielęgnacji. Mgiełka, którą noszę cały czas w torebce, ponieważ to nie jest perfum w cudzysłowie, który będzie utrzymywał się na moim ciele, czy ubraniu, czy włosach przez cały dzień. To jest taka rzecz, żeby się tam co godzinę prysnąć, o tak. Czyli mgiełka z Avonu i ja od kiedy zamówiłam tę mgiełkę, to powiem Wam, że używam jej praktycznie co dzień. Mam również z Victoria's Secret, coś tam jeszcze innego się znajdzie z perfum, ale tej mgiełki używam bardzo często. Podoba mi się owocowy, taki dosyć słodki zapach, ale ona jest taka fajna i wygodna w użyciu. Po prostu bardzo lubię tę rzecz, jest tania, więc wydaje mi się, że właśnie do torebki jak najbardziej się przyda. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pielęgnację. Teraz przejdźmy do kosmetyków kolorowych. Jeśli chodzi o kosmetyki do makijażu, to tutaj sporo nowości testowałam w listopadzie, ale skupiłam się szczególnie na szminkach. Poszukuję od dawna idealnego kolorku nude. Jeśli macie taki fajny odcień, to piszcie na dole, ja się chętnie zasugeruję, ponieważ szukam i szukam i mimo wszystko, że znalazłam przy okazji fajne rzeczy, fajne produkty do ust, to nadal to nie jest to. Tak czy siak to nie zmienia faktu, że tych produktów używam, że mi służą. I pierwsza szmina, jaką chciałabym Wam tu przedstawić, to jest kolorek, który mam obecnie na ustach. I to jest szminka z Avonu. Ona ma wykończenie matowe, ale ten mat nie jest tępy, czyli fajnie się rozprowadza, bardzo wygodnie, ta konsystencja jest wręcz masełkowata, nie wysusza ust, wręcz powiedziałabym, że je nawet nawilża. Jak widzicie, to jest ciemniejszy brąz, więc już nie taki nudziak, jakiego bym szukała, aczkolwiek ja i takie kolory bardzo lubię, ale za cenę poniżej 20 zł to jest dla mnie rewelacja. W dodatku te kolorki są przecudownie napigmentowane. Jedno pociągnięcie wystarczy, żeby pokryły całe usta, więc wydaje mi się, że warto się nimi tutaj zainteresować. Teraz może przejdę do tych szminek, które już bardziej tutaj właśnie idą w tę stronę, czego ja szukam ostatnio, czyli takie nudziaki za śmieszne pieniądze, bo około 10 zł. I jako pierwszą szminkę chciałabym Wam przedstawić kolorek 01 z Belle, czyli szminka kupiona w Biedronce za mniej niż 12 zł. I ostatnio bardzo często używam tej szminy. Powiem Wam, że ten kolorek mi się spodobał, jest fajny na co dzień, wrzucę sobie do torebki i zawsze w każdym momencie mi odpowiada, czy to w szkole, czy gdzieś tam w mieście. Wydaje mi się, że taki odpowiedni na co dzień. Wykończenie jest kremowe, nie jakieś świecące, nie matowe, nie satynowe. Także bardzo fajne na co dzień. Chociaż to jeszcze nie jest mimo wszystko to, czego ja szukam. Tak czy siak za grosze wydaje mi się, że warto. I kolejna szminka, podobna, ale wpadająca bardziej w róż.
To jest szmina z Eveline, jeśli się nie mylę, tak, Eveline, kolorek 480. Jak widzicie, ten kolor wpada właśnie w taki brudnawy róż, co ja również bardzo lubię i fajnie się nadaje na co dzień. Ona już jest bardziej tempa w swojej konsystencji od tej poprzedniej, ale nie jest jakaś ciężka w noszeniu, broń Boże. Tak czy siak kosztowała mnie również nie więcej niż 13 zł, z tego co pamiętam, i wydaje mi się, że to jest taki bezpieczny kolor na co dzień, również często jest przeze mnie używana. Jeszcze jeden produkt do ust mam, już troszkę ciemniejszy, mocniejszy. On się pojawił u mnie w teście na żywo. To jest nic innego jak szminka w płynie z Vibo. Bardzo dobrze znane są te pomadki w płynie, w internecie robią niezłą furorę. I ja ulubiłam sobie kolorek czerwony. Ten kolor bardzo mi się podoba, chyba nie mam takiej szminki, która właśnie tak by dobrze wyglądała na ustach, jeśli chodzi o czerwień. Ja mam ten kolorek w poprzednim albo jeszcze wcześniejszym filmie, podlinkuję Wam gdzieś tutaj. I pytacie mnie często, co to za numerek, co to za kolorek, więc to jest właśnie ta szminka w kolorze właśnie 4, numerek 4. Także zachęcam Was do zobaczenia filmu, jak ona się prezentuje właśnie na żywo w kamerze. O tak. I to by było na tyle, jeśli chodzi o usta. Teraz przejdźmy bardziej do kwestii twarzowej. Pierwsza rzecz, jaką chciałabym Wam pokazać, która skradła moje serce od pierwszego użycia, to jest Beauty Blender. W takim stopniu się w tym zakochałam, że posiadam już dwa czarne Beauty Blendery i jeden mały, słuchajcie. Jeśli chodzi o Beauty Blender, ja go tutaj wyciągnę w ogóle. Jeśli chodzi o Beauty Blender, ja wcześniej nie posiadałam w ogóle takiego narzędzia do makijażu twarzy, ale po prostu skusiłam się i przekonałam się. Nie uważam, że jest to przereklamowany produkt. Naprawdę jest wart swojej ceny, dlatego nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń i powiem Wam, że od kiedy właśnie używam Beauty Blendera, to pędzel, ten zewy, który tak kochałam, poszedł troszkę w odstawkę. Teraz kwestia cieni. Słuchajcie, to też testowałam jakiś czas temu i nie mogłam się przekonać do tego produktu. Paleta The Nude z Maybelline. I przekonałam się, aczkolwiek nie do wszystkich kolorków. Szczególnie polubiłam kolory matowe, bo te błyszczące dla mnie troszeczkę są, nie chciałabym mówić, że beznadziejne, bo jakoś nakładając palcem czasami coś z nich wykrzesam, ale mam lepsze, może w ten sposób. Ale jeśli chodzi o cienie matowe, to bardzo się z nimi jakoś polubiłam. Nauczyłam się z nimi też pracować, postanowiłam, że dam im szansę. No i tej paletki używam ostatnio często, szczególnie z uwagi na to, że te kolorki są dość codzienne, ale w ogóle podoba mi się to, że ona jest taka nie za duża, pasuje mi wrzucić ją po prostu do torebki i wykombinować jakikolwiek makijaż z niej, czy to wieczorowy, czy dzienny. Chociaż szczerze Wam powiem, że dalej czuję jakiś niedosyt tutaj. Może jeśli chodzi o te bardziej błyszczące cienie, bo do tych matowych nie mogę się jakoś za bardzo przyczepić, bardzo je polubiłam. Teraz przejdźmy do ostatniej rzeczy. Będzie to rzecz, którą Wam już pokazywałam. I jest to bronzer, który poszedł w odstawkę, a właściwie to przetestowałam go na żywo tutaj z Wami i jakoś tak używałam, nie używałam, a ostatnio się wręcz na niego rzuciłam. Jest to bronzer z Makeup Revolution. I to jest ogromne opakowanie. Zobaczcie, mi się wydaje, że cena to po prostu jest śmieszna tutaj, bo on kosztuje jakieś 15 zł, może nawet mniej, a zobaczcie ile go jest. Jest wydajny, jego konsystencja jest świetna, taka jedwabista. Kolorek może tu w kamerze jest ciepły, ale na żywo jest bardzo fajny do konturowania i do ocieplania. To jest właśnie jeden z tych odcieni, który pasuje i do tego i tego moim zdaniem. No i bardzo się z nim polubiłam, także polecam Wam, bo jest tani, wydajny. Nie mam po prostu żadnych tutaj minusów przy tym produkcie. Kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć jakieś inne filmy. Chętnie się podejmę. Dajcie oczywiście znać, jakich Wy mieliście ulubieńców, co Wam się sprawdziło, dlatego że ja zawsze chętnie zerkam do komentarzy, żeby się zasugerować i przetestować może coś nowego. I oczywiście proszę Was o kciuki w górę, jeśli ten film Wam się podobał. Teraz się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!